Dzień dobry! Na 28 czerwca mamy w książeczce z Biblią na co dzień słowa, które mają wiele wspólnego z prawicą. Z prawicą, w której można trzymać na przykład szablę. To jest szabla, której użyłem w jednych z pierwszych odcinków, które nagrywałem dla chrześcijańskiej telewizji internetowej. To był już jakiś kawał czasu temu. Kiedy sięga się po taką szablę, po broń, dosłownie i przenośnie, to chciałoby się mieć rację, i to absolutną rację. A absolutna racja oznacza, że Bóg byłby po naszej stronie. Mieć Boga po naszej stronie oznacza z kolei, że nasi wrogowie są wrogami samego Boga, bo my realizujemy Jego święty zamiar, albo jesteśmy wyrazicielami świętego gniewu. I to niestety w historii ludzkości zdarzało i zdarza się, w historii Kościoła jest to tym, tym smutniejsze, że się tak często zdarzało, że sięga się po broń, niszczy drugiego człowieka w imię samego Boga. W imię Boga i Ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. Gdzie pojawia się przeświadczenie, Bóg jest po naszej stronie, Bóg jest z nami, Bóg błogosławi naszej sprawie i niszczy się drugiego człowieka. To jest wyraz tego czym jest w samej swojej istocie grzech człowieka chęcią podporządkowania sobie wszystkich nawet Boga podporządkowanie sobie Boga podporządkowanie go swoim interesom swoim zamiarom Na dzień dzisiejszy w książeczce z Biblią na co dzień mamy słowa z Psalmu 16 z 8 wersetu Gdy Pan jest po prawicy mojej nie zachwieje się. Przeczytam raz jeszcze. Gdy Pan jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. I mogłoby się wydawać, że te słowa potwierdzają tylko, tak, mieć Boga po swojej stronie, to sprawa jest wygrana. W psalmie chodzi jednak o coś innego. W ósmym wersecie, w jego pierwszej części, bo z Biblią na co dzień podaje nam tylko drugą część, w pierwszej części, gdyby tłumaczyć z hebrajskiego w taki. No, może bardziej przenośny sposób, chodziłoby o coś następującego. Postawiłem Boga na stałe, przed sobą, czy też zawsze wyobrażam sobie Boga przed swoim obliczem? Co znaczy, to ja zdecydowałem, że ja szukam Bożej drogi w tym świecie, że ja mierzę się z Jego przykazaniami, że ja obserwuję objawienie, które mi dał, Słowo Boże, modlitwę. I dlatego wiem, że jestem po stronie Boga. Idę jego drogą, to jest coś zupełnie innego niż proste podporządkowanie Boga swoim interesom. To zupełnie inna postawa. I dzisiaj do tego jesteśmy zaproszeni, żeby zadać sobie pytanie, czym się kierujemy w życiu, kiedy spojrzymy na swoją drogę życia. W Psalmie 16, do lektury, którego serdecznie dzisiaj zachęcam, mamy wyznanie psalmisty, wyznanie o doświadczeniu Bożej Pomocy w przeszłości i wyrażenie nadziei na to. Że kiedy idę drogą Boga, która często wydaje się nieopłacalna, wydaje się taka słaba przy tych wielkich walkach pomiędzy ludźmi o interesy społeczne, polityczne, gospodarcze, kościelne czy rodzinne, może się wydawać taka słaba, ale to jest jedyna droga, która prowadzi nawet przez śmierć, w której doświadcza się Bożego prowadzenia nawet po śmierci. I to jest ta nadzieja, którą dzisiaj dostajemy, to wezwanie, zachętę do tego, żeby. Iść Bożą drogą i doświadczać tego, że na tej drodze stoimy pewnie, nie zachwiejemy się. I tego Tobie i sobie dzisiaj życzę, żebyśmy mieli mądrość, żebyśmy jej nabywali. Co to właśnie znaczy nieustannie żyć w obecności Boga i kierować się Jego drogą, a unikać we wszelkich obszarach życia podporządkowywania Boga swoim własnym interesom. Życzę Ci dobrego dnia.